Jahwe jest naszym uzdrowicielem. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje. On leczy wszystkie Twoje choroby. Psalm 103, wersety od 2 do 3. I oto przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: Ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie: ten bluźni. Ale Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł: Dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec: odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 2 do 6 wersetu. W tym niezwykłym opisie uzdrowienia paralityka widzimy przytłaczające dowody na to, że Jezus jest Jahwe. Ponad 1000 lat przed tą historią z Ewangelii król Dawid chciał wychwalać Jahwe, który obiecał przebaczyć i uzdrowić lud Izraela, ponieważ tylko on mógł odkupić ich życie od zniszczenia i odnowić ich młodość jak orła. I tylko on mógł usunąć ich występki tak daleko, jak wschód jest od zachodu. I tak czytamy w Psalmie 103, wersety od 2 do 12. Ale w czasach Syna Człowieczego Izrael został znacznie zredukowany przez swój narodowy grzech. Jednak Jahwe nie zapomniał o swoim ludzie. On, jak oświadczył psalmista, przebaczy ich grzechy i uleczy ich choroby. Biedny paralityk doskonale ilustrował posługę Jahwe wśród ludu, ale także to, co uczyni on dla nich w przyszłości. W tym fragmencie znajduje się jeszcze jedna wskazówka dotycząca wspaniałej prawdy, że Jezus jest Jahwe, a jest nią wszechwiedza Pana Jezusa. Niewiara i krytyka Pana ze strony uczonych w piśmie nie zostały wypowiedziane w sposób słyszalny, ponieważ Mateusz zapisał, że Pan Jezus widział ich myśli. Taka wszechwiedza wynikała z faktu, że On był boską osobą. Wiedział, co było w ich sercach. Przywódcy religijni nie potrafili odpowiedzieć na pytanie Pana, co było łatwiejsze, czy powiedzieć drugiemu, że jego grzechy zostały przebaczone, czy uzdrowienie jego sparaliżowanego ciała. Oczywiście tylko Jahwe mógł uczynić jedno i drugie.